Każda wizyta na Estadio Santiago Bernabeu to piłkarska uczta i mam nadzieję, że dzisiejszy mecz właśnie taki będzie. Kłania się Dariusz Szpakowski, a na stanowisku obok mnie czeka już w pełnej gotowości Jacek Laskowski. To wielki zaszczyt relacjonować Państwu to spotkanie. Czeka nas kolejny już mecz w rozgrywkach ligowych Division Rivals. Czuję, że to będzie fantastyczny mecz. Nieudany wślizg i mamy rzut wolny. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Ciekawe, jak to rozwiąże. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Rivaldo, Neymar, Jordi Alba. Będzie chyba podawał. Okazja do dośrodkowania. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Messi stara się zbliżyć do bramki przeciwnika. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Skuteczna interwencja i piłka wybita na rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ależ on się teraz cieszy. Gol! Luis Figo! Kapitalnie! No i mamy powtórkę kolejnego szybkiego trafienia. Naprawdę niewiele było im potrzeba. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2-0. Już blisko pola karnego. Strzela! Czy będzie bramka kontaktowa? Ale mu tam wyłuskał piłkę. Dostrzegł ten faul po wślizgu arbiter. Będzie rzut wolny. Neymar ma sporo możliwości. Mbappé teraz. Mbappé. I teraz bardzo ważny przechwyt. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Wychodzą do kontrataku. Lucas. Sergio Ramos przejmuje piłkę. Zobaczmy, co zrobi. Ależ pechowe podanie i strata. Co teraz zrobi? To może być bramka kontaktowa? No, może teraz. Ależ wspaniale. Mkhitaryan, rzut rożnego w pole karne. Udany pressing, mają piłkę. Zizu. Ach, teraz znakomity przechwyt. Mogą ich teraz skontrować. Będzie chyba podawał. To musi być bramka. Ależ to by bronił. Co za interwencja, proszę Państwa. Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez końca. Wspaniale się zachował przy tym strzale.
Do grania piłki z rzutu rożnego. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Henryk Mkhitaryan. W tempo Mkhitaryan. I piłka w rękach bramkarza. Niestety strap. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Wznowienie gry z rzutu rożnego jednak nie wyszło. Schodzi teraz do środka. No, mogą teraz skarcić rywali. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. I tak oto tracą piłkę. Przejmują podanie w środku pola. Można budować swoją akcję. Dostaje wsparcie. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Pewnie wyłapał piłkę. Neymar ma miejsce na skrzydle. Neymar. Zidane. Zizou. Juan Cuadrado. No, już blisko pole karne. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. No, ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Na piłkę, co z tego wyniknie? Lukas! Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Out! Za chwilę rozpoczną od rzutu. Genialne podanie. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Tutaj naprawdę niewiele brakowało, ale niestety zawodnik znalazł się na spalonym. Jordi Alba. Przy piłce Rivaldo. Sporo miejsca na skrzydle. Ależ pechowe podanie i strata. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. No i strata piłki. Blisko już do bramki. Lukas! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Lionel Messi. Mbappé. Lionel pięknie, prostopadle. Messi. Odważne wejście, opłaciło się. On już się nieraz popisywał w swojej karierze takimi zagraniami. Znowu celne podanie tego zawodnika. Pięknie go dostrzegł. Mamy strzał, czy będzie trafienie kontaktowe? Lucas Moura. Świetna akcja w obronie. Koniec pierwszej części spotkania, jest 2-0. Rozgrywa. No, rozpoczynamy drugie 45 minut meczu. No i dobry zwód, zostawił obrońcę. Robi się niebezpiecznie. Lucas Moura. To może być bramka kontaktowa. A teraz kapitalnie w obronie zanosiło się na bramkę. Kylian Mbappé. Luis Figo. Próbował nawet udanie, ale nie opanował.
Niezła okazja do kontry. Dobrze, wbiega na wolne pole. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. 2-1 to nie jest duża przewaga. Piłka poza linią końcową. Będzie wznowienie od bramki. Powtórka sytuacji, po której padł gol. Ależ mu się trafiło, był w polu karnym. Sam na sam z pustą bramką, po prostu nie mógł nie strzelić. Alessandro Nesta. Trzeba to dobrze rozegrać. Lukas. Może spróbować szczęścia. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. 2-2. Taki wynik nikogo nie satysfakcjonuje. Messi przed do przodu. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Niestety strata piłki. Lucas Moura. Ma możliwość dośrodkować. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Lucas Moura. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Lucas wraca po piłkę. Za chwilę może być dogodna okazja. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Nie ma gola. Świetnie broni Ter Stegen. Zagrywa w okolice 9 metra. Zgrywa to dośrodkowanie. Messi oddał piłkę rywalowi. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Mbappé. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Niecelnie i wciąż remis. Oglądamy dziś ciekawy, otwarty mecz. Próby jednych i drugich. Przy takim wyniku rywalizacja powinna trwać do ostatniego gwizdka. Alessandro. Berdi. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Lukas. Simone Verdi. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. To może im dać prowadzenie. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Ronaldo, strata. Simone Verdi. Ależ pechowe podanie i strata. Dobra pozycja do oddania strzału. Ma sporo możliwości. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Kapitalnie broni! No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki.
Zobaczmy powtórkę. Tak, nie ma żadnych wątpliwości. To był faul. To może być decydująca sytuacja. Jeśli trafi, obejmą prowadzenie w meczu. Ale strzał! Ulala, ale zaimponował teraz umiejętnościami. Zobaczmy to w powtórce. Znakomity strzał, ale bramkarz był czujny. Tak, było groźnie. Ogromne uznanie dla bramkarza. Fantastycznie to wybronił. Piłka zagrana przed pole karne. Do kolegi. Lionel Messi. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Blisko pole karne. Czy będzie prowadzenie? Słupek ocalił ich od straty gola. Piłka odbita, wraca na murawę. Kylian Mbappé. I tak oto tracą piłkę. Będzie chyba podawał. Spalony. Atak zatrzymany. Zostało tylko 7 minut plus to, co doliczy sędzia. No i Ibrahimović. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Czy będzie prowadzenie? Świetnie blokuje ten groźny strzał. Gol, brawo! To jest kwintesencja futbolu. Może ci nie iść przez wiele minut, ale jedna dobra akcja decyduje o wygranej. No może to nie jest zbyt sprawiedliwe, kiedy słabiej grający zespół obejmuje prowadzenie w samej końcówce, ale ta gra nie musi być wcale sprawiedliwa. Powtórka obnaża beznadziejną, defensywną grę. Wystarczyło tylko kopnąć we właściwą stronę. Dobry zawodnik nie marnuje takich prezentów. Trudno, trzeba grać dalej. Muszą się otrząsnąć i robić swoje. 3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Jordi Alba. Przeciwnicy przejęli. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Jordi Alba. Carles Puyol. Sergio Ramos. Rozgrywają piłkę między sobą. Trzymają ją blisko własnego pola karnego. Już tylko bronią wyniku. Kylian Mbappé. I piłkę przejmują rywale. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. Wygrywają. Dobrze teraz odczytał intencje. Przejął piłkę. Something bigger, expectations, feet were failing. I found blessings flowing from the side of heaven.